Dzień dobry, dzień dobry. Dobrze. Jesteśmy na polu namiotowym. Z nami pierwsza wystawa. Tak, witamy. Witamy. Skąd jesteście? Tychy. Dlaczego Wodzisław? Dlaczego Wodzisław? Jeździmy tutaj od 7-8 lat. Jest fantastycznie, fantastyczni ludzie, fantastyczny klimat, fantastyczny festiwal, fantastyczni wykonawcy. I faktycznie jest ciepło, a wy jeszcze pod namiotem. Tam chyba temperatura... Jest gorąco, ale mamy fajny namiot z przewiewem w dwie strony, więc jest dobrze. Na co czekasz? Na co czekam? Najbardziej czekam na Górala, Juniora Stresa i na kogo? Na kogo, Grzesiu? Na Betela! Nie myślałem, że na Grzesia czekasz, który w namiocie na ciebie czeka. A Betel też, Grzesiu! Radio 90 wita na festiwalu reggae. Cześć. Czołem, cześć, cześć, cześć. Jak jest, panowie? Zaraz opowiecie. Zaczynamy od pompowania materaca. Pewnie. Przypadło na ciebie. Witam, jestem Dawid. Jak co roku klasycznie przyjeżdżamy już chyba od 8, jak nie 10 lat. No, klimat pozytywny, koncerty jak zwykle trafione, no nic, tylko się dobrze bawić. Brygada już jest gotowa. Pewnie. Do zabawy. Pewnie, jeszcze niepełna, jeszcze kolejna tura dojedzie po pracy oczywiście, bo niektórzy nie dostali wolnego na piątek, jak my. Muzyka łagodzi obyczaj, ale reggae w szczególności. No tak, w pracy jest Saigon, a tu jedyne jest miejsce takie, od którego można odpocząć od pracy. Dobrze, że jest pole namiotowe, że można się zatrzymać na noc. Bardzo dobrze. Bez tego pola namiotowego ten festiwal mógłby nie istnieć, naprawdę. Tak. Pewnie, ten festiwal naprawdę robi świetną robotę, reggae jest taką muzyką, która... Kto nie spędził nocy w Wodzisławie Śląskim, ten nie wie, co to znaczy życie. Dokładnie, dokładnie tak jak mówisz. Gdyby nie było pola namiotowego, nie ma tego samego klimatu. Wiesz, o co chodzi. Tak. Tak jest, panowie. Nam nie pozostaje nic innego, jak po prostu życzyć wam, abyśmy się w dobrych nastrojach widzieli przez te kolejne dni i aby ten festiwal był dla was niezapomnianym przeżyciem. Jasne, bardzo dziękujemy. Dzięki również. Dzięki. Wszystkiego dobrego, słuchajcie.